Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Myślę, że dla każdego z nas niezwykle przejmujące są słowa, które słyszeliśmy w fragmencie z księgi Apokalipsy św. Jana, kiedy opisywał wielki tłum. Ze wszystkich narodów, ze wszystkich pokoleń, ze wszystkich ludów i języków, którzy stoją przed Bogiem w chwale zbawienia i oddają mu cześć. Drodzy wierni, ta niebiańska, triumfalna uroczystość w niebie, w swej istocie również uobecnia się w czasie każdej mszy świętej, która jest dla nas tak naprawdę przedsionkiem nieba. Ale dzisiaj jeszcze szczególniej, my, jako Kościół walczący. Łączymy się z Kościołem triumfującym w niebie w ich radości zbawienia. Dlatego również relikwiarze stojące dzisiaj na ołtarzu wskazują na obecność świętych otaczających tron Boży. Szczęście zbawionych w niebie jest dla nas, żyjących jeszcze na ziemi, czymś tak naprawdę nie do pojęcia. Święty Paweł pisał, że ani oko nie widziało. Ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg zgotował tym, którzy go miłują. Wiemy jednak, że przed smakiem szczęścia nieba było dla trzech apostołów doświadczenie przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor. Powiedzieli wtedy: Panie, dobrze nam tu być. Kościół zawsze nauczał, że do nieba. Idą dusze, które zeszły z tego świata w łasce Bożej i nie mają już nic do odpokutowania. Ale można zadać również pytanie, na czym tak naprawdę polega szczęście zbawionych w niebie. Głównym powodem ich szczęścia, ich wielkiej radości jest oglądanie Boga cały czas i z tego powodu doznają właśnie radości zupełnie pełnej i wiecznej czego my na Ziemi nigdy nie doświadczyliśmy i nie doświadczymy. I to właśnie ta tak zwana visio beatyfika, czyli wizja uszczęśliwiająca, pozwoli nam i pozwala wszystkim świętym doświadczać Boga, czyli oglądać Go już nie przez wiarę, ale twarzą w twarz, jasno i intuicyjnie. I właśnie to jest powód tej ogromnej radości. Sam Pan Jezus mówił, że ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, samego Boga prawdziwego i któregoś posłał na świat, Jezusa Chrystusa. I również synostwo Boże, które jest w nas teraz ukryte przez stan łaski uświęcającej, w niebie stanie się zupełnie jawne i przemieni nas w. Się osiągnięcia zbawienia. Święci w niebie mogą oglądać Boga, dlatego że to On udziela ich duszom światła chwały, tak zwanego lumen glorie czyli nadprzyrodzoną siłę poznania daną umysłom świętych. A w ten sposób dokonuje się coś niewyobrażalnego dla nas tutaj na ziemi bo Bóg podnosi ich umysły do poznawania boskiego czyli takiego, jak Bóg sam siebie poznaje. Rozszerza on znacznie możliwości pojęcia ludzkiego rozumu i zwraca go ku sobie i wspiera, żeby mógł widzieć Boga twarzą w twarz. Czyli dokładnie tak jak intensywne światło, które wspiera oczy w patrzeniu na rzeczy widzialne. To widzenie łączy się nierozdzielnie z miłością, a przez to z posiadaniem Boga. I wiemy dobrze, że przecież wielu świętych już tutaj na Ziemi. Doznawało wielkiej radości, wielkiej ekstazy z powodu właśnie gorącej miłości ku Bogu. Więc możemy sobie wyobrazić, to co tym bardziej muszą przeżywać się zbawieni w niebie. Ich miłość staje się w stanie zbawienia najgorętsza, niezmienna, konieczna i wiecznie aktualna, zupełnie świadoma przez cały czas. A miłość ta, jak opisywał święty Paweł, nigdy nie ustanie. Nigdy się nie znudzi i będzie trwać wiecznie bez przerwy. I dobrze wiemy, drodzy wierni, że niemożliwe jest osiągnięcie takiego szczęścia, pełnego szczęścia, tutaj na Ziemi, bo zawsze obok mniejszych lub większych radości musimy mierzyć się z wieloma cierpieniami i smutkami. A nawet te krótkie i przemijające radości nie są w stanie. W pełni zaspokoić duszy człowieka, ale tylko sam Bóg. Sam Pan Jezus obiecywał to wieczne szczęście swoim uczniom, kiedy mówił: Będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt od was nie odejmie. I to właśnie pewność tego, że tego szczęścia nikt nam nie odbierze i nigdy go nie utracimy, jest czymś absolutnie bezcennym. I właśnie jest kolejnym powodem, który to szczęście zbawionych w niebie potęguje. A to właśnie, jak dobrze wiemy, strach o utratę szczęścia, o utratę pewnej stabilności, czy strach przed cierpieniem, które może nadejść, jest tym, co osłabia nasze szczęście i radość tutaj na ziemi i nadaje im często gorzki smak. Dzisiejsza uroczystość, poświęcona wszystkim świętym, Pierwotnie była poświęcona wszystkim męczennikom, co chyba jeszcze wyraźniej uświadamia nam, że nie ma innej drogi do wiecznego szczęścia i zbawienia niż krzyż i cierpienie przyjęte tutaj na ziemi. Dlatego nie zrażajmy się trudnościami i przykrościami, których doświadczamy, ale pomyślmy sobie, że tak naprawdę jest to bardzo dobry znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Że te cierpienia, łączone z ofiarą krzyżową Chrystusa Pana, oczyszczą nas z grzechów i doprowadzą do świętości. I te właśnie zasługi, absolutnie, każda, nawet najmniejsza z nich, nie jest bez znaczenia. Tego już uczył sobór Florencki: że zbawieni w niebie mają różny poziom szczęścia i odbierają różny poziom chwały, zależny właśnie od zasług osiągniętych na ziemi. Oraz też słowa z Apokalipsy świętego Jana, że Bóg otrze z oczu zbawionych każdą łzę, to znaczy, że widzi i ceni każde nasze, nawet najmniejsze cierpienie. I każde ma ogromne znaczenie. Bo wierzymy, patrząc na krzyż naszego Pana, że im więcej ktoś uczynił bezinteresownego dobra, im więcej się poświęcał, trudził i cierpiał dla Bożej Miłości tutaj na Ziemi, tym większe szczęście osiągnie w niebie. I również tak jak potępieni w piekle będą cierpieć męki stosownie do zmysłów i władz, którymi grzeszyli, tak święci w niebie będą wynagrodzeni odpowiednio do cierpień znoszonych tutaj na ziemi i odpowiednio do zasług, które tutaj osiągnęli i zdobyli. Czasem również smucimy się, że niektórzy nie ukazują nam, wdzięczności za to, co dla nich robimy i ile się trudzimy. Ale, drodzy wierni, tym bardziej powinniśmy się cieszyć, bo tym większa będzie nasza nagroda w niebie, jeżeli nie odbierzemy jej tutaj na ziemi. A miejsce w niebie jest przygotowane dla każdego z nas. Do tego święci i aniołowie śpieszą nam z pomocą, abyśmy mogli tam dotrzeć, bo właśnie dogmat o świętych obcowani. Mówi o ścisłym związku między Kościołem walczącym tutaj na Ziemi, a Kościołem cierpiącym w czyściu i Kościołem triumfującym już w niebie. Orędownictwo tych, którzy już są przy Bogu, wynika z tego, że są oni tak naprawdę miłymi Bogu dworzanami, a jednocześnie naszymi braćmi przez chrzest i człowieczeństwo, którzy o nas cały czas pamiętają i troszczą się o nasze dobro. I to właśnie świętych obcowanie łączy nas z nimi ściśle miłością Bożą. A miłość, jak dobrze wiemy, nigdy nie pozostaje bezczynna i bezowocna. Dlatego też śpieszą oni z pomocą nam zawsze wtedy, kiedy Bóg zechce nasze prośby im objawić. Ale jednocześnie wiedza o tym, że ludzie, nawet gdyby były to osoby im bliskie, Cierpieli tutaj na ziemi, czy znosili jakieś trudności, czy co gorsza, trwali w grzechu, nie odbiera im spokoju i szczęścia zbawienia, bo ich wola jest zupełnie złączona już z wolą samego Boga. A skuteczność ich pośrednictwa polega na ich dobrych uczynkach dokonanych za życia z miłości do Boga. A ich zadośćuczynienia, połączone z zasługami naszego zbawiciela, tworzą swego rodzaju duchowy skarb z którego kościół czerpie cały czas szczególnie przy udzielaniu odpustów Dlatego drodzy wierni skoro sam wszechmogący Bóg tak wielką chwałą otoczył w niebie ludzi dlatego to również my mamy obowiązek oddawać im cześć i zwracać się ku Bogu za ich pośrednictwem bo kult świętych nie jest ludzkim wymysłem ale cuda, które po swojej śmierci z mocy i łaski Bożej czynią na Ziemi, świadczą o ich wybraniu i wywyższeniu przez samego Boga. Niech przykład Świętych jaśnieje nam jako szczególne zaproszenie do gorliwej walki o zbawienie wieczne, ale niech będzie też wyrzutem sumienia dla wszystkich, którzy trwają w grzechach ciężkich, dla wszystkich również modernistów i liberalnych katolików. Bo nie tak oni wierzyli, jak teraz się uczy i pokazuje. Oni oddawali życie i przelewali krew, żeby zachować i oddać należną cześć najświętszemu sakramentowi, żeby ochronić prawdę wiary, żeby nawrócić grzeszników, schizmatyków czy protestantów. A w modernistycznych strukturach tym wszystkim tak naprawdę w istocie się gardzi. Niech przykład życia świętych. Pomoże nam uświadomić sobie, że zasłużymy na niebo tylko, gdy będziemy ze wszystkich sił ich naśladować w walce przeciwko pokusom, w gorliwej modlitwie o życie wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.